witajcie w następnej degustacji. Tym razem coś, co może być konkurencją dla Irish Cream, czyli Peaky Blinders Raspberry Rum Cream Liqueur. 17%. I jak Irish Cream jest robione z whisky i śmietanki, to jest robione z rumem zmieszanym ze śmietanką. No dodatkowo jest ten malinowy akcent tutaj. 17%, taka fajna różowa butelka. No i dla odmiany na etykiecie jest kobieta. Czyli to jest kierowane dla kobiet, bo z tych innych trunków Peaky Blinders zawsze widzieliśmy tam jakiegoś mężczyznę w różnych konfiguracjach i z różnymi nakryciami głowy. No, nie będę się przebierał za kobietę, żeby było fajnie. Także no, macie tutaj prawdziwego mężczyznę pijącego coś takiego. Ta-da! No i co my tu mamy? No wygląda jak takie malinowe mleczko, które kupujecie w sklepie. Zostaje na szkle różowe, mleczne. W aromacie jest dużo malin. Czuć taką laktozę, mleczność. Jest odrobinę alkoholu, ale bym nie powiedział, że to jest rum. Po prostu alkohol. Tak, jest słodko, śmietankowo i malinowo. I gdzieś tam taka nutka alkoholowa i tyle. To ogólnie bardzo przyjemnie i słodko. Takie, macie wrażenie takich cukierków, no, śmietankowych, malinowych. Coś w tym stylu. Dobra, spróbujmy. No jest tak samo jak w aromacie. Śmietankowo, słodko, malinowo. I troszkę alkoholu. I jest to przyjemny alkohol, rozgrzewający. Nie jest go za dużo. Są może takie niewielkie, bardziej takie, jakby to powiedzieć, cięższe nuty alkoholowe, ale one bardzo szybko znikają. Niestety nie udało mi się tutaj znaleźć żadnych smaków rumowych. Ale może właśnie dlatego, że to nie jest zwykły alkohol, tylko rum. To jest bardziej kremowe. Bardziej takie słodkie i dobrze się miesza. Bo na pewno z wódką by się tak nie mieszało, nie? Ale no, ciężko znaleźć tu jakieś nuty właśnie trzciny cukrowej, czy takie właśnie odświeżające te nuty, które można znaleźć w białym rumie, czy coś. Nie. Słodko, śmietankowo i malinowo. I tyle. No i jakiś alkohol, który rozgrzewa w gardle. Ogólnie jest to przyjemne, no ale dużo tego się nie wypije. No chyba, że ktoś bardzo lubi coś takiego. Takie, można Baileysa pić. Też się dużo wypije. No jak dla mnie przynajmniej. No ale się sprzedaje w dużych ilościach. I to jest na tej samej zasadzie, tylko inny alkohol jest użyty do mieszania ze śmietanką. Ogólnie wydaje mi się, że jest fajne. Ale musicie ocenić sami, czy wam się podoba. Jak dla mnie jest ok, po prostu. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji.
Wasze zdrowie. Cześć.